Czy wiesz, że jest w Polsce wioska, gdzie jest 10 domów i 6 trawiastych kortów tenisowych? Jest to Michałówek i znajduje się zaledwie 70 km od Warszawy. Jak się gra na takiej nawierzchni i o czym należy pamiętać? Trawa, pomimo że zwolniła na przestrzeni ostatnich lat, wciąż jest najszybszą z nawierzchni, na której rozgrywane są turnieje tenisowe. Piłka po odbiciu od powierzchni kortu znacznie przyspiesza, a jej kozioł jest zdecydowanie niższy niż na innych nawierzchniach. Po drugie, na trawie znacznie łatwiej jest zmienić kierunek biegu. Nie da się tutaj robić doślizgów jak na morsce czy na hardzie, szczególnie gdy korzystasz z butów przeznaczonych do tej nawierzchni. Buty do trawy mają specjalne małe gumowe kolce, które jeszcze bardziej zwiększają przyczepność. Można w nich grać nawet po lekkim deszczu. Jednak do gry na trawie wystarczą buty na mączkę lub z podeszwą uniwersalną. I na koniec dress code. W Michałówku, tak jak na Wimbledonie, obowiązuje biały strój. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat gry na trawie, to zapraszam Cię na mój YouTube'owy kanał Tenisowy Haker.